Halo, dzień dobry. Magdalena Bagińska. Ja mam pytania do pani naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, do pani Anny Sałaty, bo jakby nie było, park jest obiektem przyrodniczym, prawda? Więc pani Anna Sałata powinna o tym obiekcie wiedzieć jak najwięcej. Jako osoba, która no, jest naczelnikiem, piastuje to stanowisko i odpowiada za park. Zwracam się do pani Anny Sałaty. Czy w parku występują zwierzęta będące pod ochroną i jakie planowana inwestycja będzie miała na nie oddziaływanie? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Kto określił stan fitosanitarny drzew przeznaczonych do wycinki w związku z planowaną inwestycją? I kolejne, to właściwie już nie takie. Może nie pytanie, tak, ale tak jak wspomniała pani Magdalena Krzosek Hołody. Przedstawiona przez państwa urzędników ogólnie cała koncepcja parku nie idzie w dobrą stronę, że tak powiem, i jest jakby zaprzeczeniem właściwie istniejącej czy aktualnej wizji parku, które zmierzają właśnie do renaturyzacji, co zresztą dzieje się za granicą. Wiele państw, które przeszły już etapy betonowania, przystępują do renaturyzacji, która niesie ze sobą wiele, wiele zalet. A ten park, który ma ogromny potencjał, to trzeba mu przyznać. I myślę, że jako mieszkańcy tutaj wszyscy byśmy się zgodzili, że chcielibyśmy, żeby te środki, które państwo chcecie przeznaczyć na, no powiedzmy, jego zabudowę, tak ogólnie mówiąc, chcielibyśmy, żebyście przeznaczyli na renaturyzację chociażby zbiorników. Proszę zobaczyć, jak to w Parku Szczęśliwickim działa. Wszyscy są zachwyceni, każdy jest pod wrażeniem, idąc do Parku Szczęśliwickiego, i dlaczego nie można by było zrobić tego u nas w dzielnicy? Oczywiście, że można, to jest tylko państwa dobra wola, także dziękuję bardzo.